Pewnie tak jak w większości przypadków, dobry nauczyciel historii zachęcił do zainteresowania się historią i ja bardzo wcześnie już wiedziałem, że będę historykiem, bo w podstawówce, w 8 klasie wygrałem olimpiadę historyczną w Białymstoku i stwierdziłem, że to jest moje powołanie. I kolejne etapy edukacji już szły w tę stronę, żeby kiedyś, gdzieś w pewnym momencie zacząć studia historyczne, więc bardzo wcześnie wiedziałem, że chcę być historykiem. Ja zajmuję się na co dzień 3 subdyscyplinami historii, czyli historią gospodarczą, demografią historyczną i historią środowiskową. One nie są w głównym nurcie historii obecnie, czy historiografii, natomiast są ważne, ponieważ dają kontekst międzynarodowy, porównawczy dla historii Polski. Przy badaniach, które ja prowadzę, stosujemy metody ilościowe i one pozwalają porównać czy sytuację gospodarczą, czy demograficzną, czy wreszcie środowisko w Polsce w dawnych wiekach z innymi rejonami Europy czy świata. I taki typ historii jest, no, ma tę wartość, która pozwala nam wartościować sytuację w kraju, sytuację w innych regionach, oceniać rozwój gospodarczy, rozwój populacyjny, czy sytuację środowiskową w naszym kraju i innych regionach. I to jest taka wartość dodana, że to nie jest subiektywne odczuwanie, ale oparte na twardych liczbach. Czasami mówimy, że to jest historia kwantytatywna i w związku z tym nie jest najbardziej popularna wśród studentów czy wśród badaczy, bo ludzie zainteresowani historią albo ci, którzy idą studiować historię, zazwyczaj nie chcą mieć nic już wspólnego z matematyką. Natomiast w naszych badaniach cały czas musimy liczyć, budować bazy, liczyć, analizować statystycznie, wykorzystywać metody też geograficzne, geografii przestrzennej, więc no, to jest troszeczkę inny typ historii niż nam się historia na co dzień kojarzy. Pewną szansą dla nas jako historyków środowiskowych i demografów była niestety epidemia, która nas dotknęła, ponieważ bardzo często i media, i różne instytucje nas pytały o to, jak porównać sytuację w czasie COVID-u z sytuacją epidemii w okresie wcześniejszym. Oczywiście byliśmy pytani o skalę strat ludzkich, o to, jak epidemia się rozprzestrzenia. I pod tym względem rzeczywiście korzystano z nas bardzo, bardzo często, aczkolwiek ostatecznie nasi rozmówcy byli trochę zawiedzeni, że skala strat w przeszłości była nieporównywalnie większa. Tak jest z demografią, że zajmuje się zjawiskami masowymi i my, zajmując się zjawiskami masowymi, bardzo często przechodzimy na poziom strat olbrzymich, nieporównywalnych do naszych czasów. I epidemia czarnej śmierci w połowie XIV wieku zabiła w niektórych regionach od 50 do 60% ludzi. Więc to były nieporównywalne epidemie do tego, co się działo w ostatnich latach u nas.